Jesteśmy na poziomie 6 czy 7 już? Sam straciłem rachubę, naprawdę. I w tym pokoju znowu będziemy używali głównie psa energii. Przesuń. Ale w tym pokoju również znajduje się jedna dość niezwykła rzecz, którą zdecydowanie chcę wam pokazać. I pokażę. Póki co jednak pozjeżdżajmy sobie na zjeżdżalniach, poskaczmy na kolumnach, otwórzmy skrzynkę i znajdźmy... O hura, kolejny eliksir! Tak się cieszę, że znaleźliśmy ten pierścień wróżki. Niesamowita rzecz, nie wiem jak mógłbym żyć bez niej. Ale, czy mnie oczy nie mylą? Nie! Bowiem jest to Jean Venus. Naprawdę od przodu ten jego brzuszek wygląda jak ogromny kinol. Wam się nigdy z tym nie kojarzył? Mi cały czas. I tutaj coś, czego nie mamy okazji robić często, a mianowicie zepchnięcie kolumny po zjeżdżalni. Ja, prawdę powiedziawszy, nie jestem w stanie sobie przypomnieć żadnego innego momentu, w którym... w Golden Sun, w którym to musieliśmy zepchnąć kolumnę po zjeżdżalni. Widzicie, normalnie moglibyśmy dostać się do tego Gina po drabince, ale kolumna blokuje nam drogę. I z racji tego, że kolumna blokuje nam drogę, nie jesteśmy nawet w stanie na tą drabinkę wejść, co dopiero się wspiąć na sam szczyt. To trzeba zrobić. To, czego gra od nas wymaga, to zamrożenie tej kałuży. A na w ten sposób powstałą kolumnę lodu możemy wskoczyć, otworzyć skrzynkę, znaleźć 666 monet. Nie wiem. Po prostu zastanawiałem się, czy ta liczba będzie ocenzurowana w grze. Brzmi to może śmieszniej do... Au. Nie brzmiało zbyt przyjemnie. Brzmi to może trochę śmiesznie, wręcz niedorzecznie, ale możecie mi wierzyć, że liczba 666 potrafi być czasami cenzurowana i zamieniana na chociażby 667. No, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć znaczenia tej liczby, przynajmniej przyjętego znaczenia. Tutaj natomiast znajdujemy topór demona. Całkiem spójnie wiąże się z tym, o czym mówiłem. I topór demona jest niestety bronią przeklętą, tak więc nie będę jej zakładał, doskonale wiecie, co myślę o przeklętym orężu jako takim, dlatego zostawię go w świętym spokoju. Kontynuując pogoń za Jeanem. Pragnę również zaznaczyć, iż jest to ostatni Jean Ziemi. Więcej w grze ich już nie ma? I jak tylko go zdobędziemy, zyskamy cały zestaw. No i normalnie mogłoby to stanowić jakiś problem, gdyby nie to, że musieliśmy już łapać Jeana, który zachowywał się w identyczny sposób. Tak więc, Iwanie, czyń swoją powinność. Genialnie mu się oczy świecą. Naprawdę genialnie. I tak oto zyskaliśmy psychodelicznego Jeana o wdzięcznym imieniu... Jad. Specjalna umiejętność jadu, prawdę powiedziawszy, mnie nie zachwyca. Jest w stanie nałożyć efekt jad na przeciwnika. I tyle. Ale z racji tego, że mam już wszystkie dżiny, jakie tylko mogę mieć, mogę w końcu zmienić klasy moich postaci. Wiem, że jest to już praktycznie koniec gry, ale mimo wszystko chcę to uczynić. I znalazłem nawet ustawienie, które całkiem mi odpowiada, być może nawet bardziej niż to. Widzicie, Golden Sun jest całkiem przyjemną grą z tego względu, że nie jest to gra skomplikowana, jeżeli nie chcecie, by była. Możecie z powodzeniem przejść sobie tą grę, nie zmieniając klasy żadnej ze swojej postaci. I cały czas będziecie zadawać obrażenia. Cały czas będziecie pokonywać przeciwników. Cały czas będzie grało wam się świetnie. Możecie jednak bawić się w zmienianie klas.
sprawić, by wasza postać była jeszcze potężniejsza. Widzicie? W tej chwili zmieniłem klasę Izaaka na czarownika. Dzięki temu zyskałem taką psenergię jak astralny błysk, który przyznaję nie jest zbyt potężny, ale co mi się bardzo podoba, zyskałem psenergię, która może podnieść współczynnik ataku i obrony i odporności, ataku i odporności dla całej drużyny, jak również zmniejszyć współczynnik odporności przeciwnika. Tak więc jest to całkiem sensowna klasa. Zauważyliście pewnie, że podczas walk bardzo często korzystam z normalnych ataków, nie bawiąc się w używanie psenergii. I właśnie przez to uważam, że podnoszenie statystyk naszych bohaterów całkiem nieźle działa, biorąc pod uwagę, jaką strategię wykorzystuję. Bowiem będę zadawał znacznie większe obrażenie, jeśli w jednej rundzie podniosę współczynnik ataku dla wszystkich moich postaci. Współczynnik ataku jest podnoszony nie na cały czas trwania walki, ale na kilka rund. Mimo wszystko jednak podczas tych kilku rund będziemy w stanie naprawdę zadać potężne obrażenia. Klasę Garetta zmieniłem na samuraja, co obdarza go taką psenergią jak Smocza Chmura, Noc Demona, Opad Skał, Ślizg Skał, Wybuch Lawy, Ciekła Kąpiel i potężne, naprawdę potężne czary podnoszące statystyki naszych postaci, jak Włócznia Anioła, Tarcza Magii i Obrońca. Jest naprawdę ciekawa klasa. Samuraj jest klasą, która dostarcza naszemu bohaterowi całkiem sporo punktów życia, niebagatelną ilość punktów ataku, w ogóle jest całkiem niezły. Czarownik skupia się chyba głównie na ataku i PP, i zwinności. Z tego co kojarzę. Klasę Ivana natomiast zmienię na Białego Maga. Dzięki temu Ivan będzie w stanie leżeć całą drużynę błaganiem, będzie nawet w stanie członka drużyny ożywić. Fakt, że jego czary ofensywne troszeczkę tracą, ponieważ cały czas ma jasną plazmę, nie zrozumcie mnie źle. Jasna plazma tak czy siak była najpotężniejszym atakiem Ivana, ale z racji tego, że nie ma już samych dżinów wiatru, dżinów Jupitera, jego ataki Jupitera nie będą takie potężne jak były. Dlatego mam Białego Maga, który będzie leczył moją drużynę. Klasa Mi natomiast zmieniła się na Royalistę i również jest w stanie leczyć całą drużynę, co oznacza, że mam dwóch kleryków teraz. No i oczywiście ona również jest w stanie podnieść współczynnik obrony mojej drużyny, co mi się bardzo podoba. Jej czarami ofensywnymi raczej bym się w ogóle nie przejmował, ponieważ jak słabe były, tak słabe wciąż są. Ale leczenie? Mua. I proszę bardzo. Zmieniłem klasy moich postaci właśnie w ten sposób i takie ustawienie naprawdę mi odpowiada. Można by się pobawić jeszcze bardziej, ponieważ wspominałem już o tym wcześniej, ale zrobię to jeszcze raz przy okazji tego, co właśnie wam tu pokazuję. Widzicie, dżiny nawet tego samego typu podnoszą różne statystyki w różny sposób. Tutaj na przykład widzicie, że Krzem podnosi nam życie. Tutaj zmieniają mi się troszeczkę statystyki, ponieważ zmieni mi się klasa, jeżeli będę miał 3 dżiny Ziemi i 3 dżiny Jupitera. Zmieni mi się z Samuraja na Ninja i Ninja jest również bardzo dobrą klasą.
bardzo dobrą szczególnie dla Izaaka, ponieważ skupia się na zadawaniu obrażeń. Ninja ma bardzo duży współczynnik ataku. Jeżeli chcecie zadawać ogromne obrażenia swoim przeciwnikom, proponuję wam ninja. Widzicie? Krzem podnosi nam życie, podnosił nam atak obronę. Granit natomiast nie podnosi nam ataku. Kwarc też nie podnosi nam ataku. I wino nie podnosi nam ataku. Dobrze, ale widzicie? Liczby są inne. Tutaj mamy 478 w punktach życia. Tutaj 481. Więc teoretycznie moglibyście naprawdę sprawdzić, ile punktów życia daje wam dany dżin, ile punktów ataku daje wam dany dżin. I dać chociażby wszystkie dżiny powiązane z atakiem dla jednej postaci. Oczywiście, żeby to wszystko miało sens, ponieważ benefity powiązane z przejściem z klasy na klasę są cały czas znacznie lepsze niż na wrzucanie po prostu losowych dżinów. Ale w tym przypadku, widzicie? Mam 4 dżiny ziemi u Garetha i 3 dżiny ziemi u Ivana. I nie wiem, który z nich daje więcej punktów życia, więcej punktów ataku, etc., etc. Mógłbym to sprawdzić i dać wszystkie dżiny odpowiedzialne za podnoszenie obrony w jak najlepszy sposób, podnoszenie punktów obronę na jak najwyższy poziom. Trochę się zapłytałem, przepraszam. Mógłbym dać wszystkie dżiny ziemi odpowiedzialne za podnoszenie punktów obrony Garethowi. Jego współczynnik obrony byłby w ten czas ogromny. Natomiast Ivanowi dostałyby się dżiny ziemi podnoszące PP. Chociażby. Nie wiem, czy takie są, ale to jest tylko przykład. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Ja się nie chcę w to bawić i bawić się w to nie muszę. Cały czas świetnie mi się gra. Za pierwszym podejściem nawet nie chciało mi się bawić w zmianę klasy. Wciąż świetnie mi się grało. Widzicie? Golden Sun po prostu jest grą na tyle skomplikowaną, na ile sami chcecie, by skomplikowana była. Ja chcę, żeby była stosunkowo prosta, ponieważ mnie takie sprawdzanie wszystko i bawienie się w to średnio bawi. Was może bawić, czemu nie? Naprawdę, jeśli to jest coś, co was kręci, śmiało. Sprawdzajcie najlepsze ustawienia klas, najlepsze ustawienia dżinów i możecie to zrobić. System rozwoju postaci w Golden Sun może nie należy do absolutnie najgłębszych, jakie w życiu widziałem, ale jest bardzo, ale to bardzo sprytne. Ja nie chcę, nie muszę, wy chcecie, możecie. I to jest właśnie piękne moim zdaniem. Jest naprawdę bardzo dobrze pomyślane.